Cześć, witam was w kolejnym specjalnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Kijowie i jesteśmy w Tesla Service Cafe. Jest to pierwsze tego typu miejsce w Kijowie i najlepsze, co tutaj nas spotkało, to jest Tesla Cybertruck, a w zasadzie replika Cybertrucka. Wokół mnie jest bardzo dużo Tesli. Ogólnie w Kijowie i w Odessie, gdzie byliśmy, jest bardzo dużo Tesli. Naprawdę jadąc taką jedną ulicą jesteśmy w stanie naliczyć kilka, kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt egzemplarzy. Tutaj przykładowo znajduje się w okolicach nas, tak w zasięgu wzroku, około 8-10 Tesli. Z czego to tutaj taką trójeczkę ładnie oklejoną na niebiesko. Mamy Cybertrucka, do którego za chwilę sobie przejdziemy, ale wejdźmy teraz do środka. Tutaj jest taki showroom, gdzie można napić się kawy, kupić samochód, kupić części i obejrzeć ciekawy egzemplarz Tesli Model S. Zapraszam. Jak oglądaliście poprzedni odcinek o serwisie, w którym byliśmy, pokazywałem wam różne części, elementy karoserii i tutaj właśnie widzimy te elementy karoserii. To są robione właśnie przez Tesla Service Kijów części. No i są dospawane, te poszerzane nadkola, tak jak często to się robi, tylko one są od podstaw, znaczy w tym chyba egzemplarzu akurat one są dospawane, ale normalnie są one robione od podstaw i są w 100% jakby jednym elementem, a nie są spawane. W środku widzimy kilka zmian. Przede wszystkim fotele, co się bardzo rzuca w oczy. Do tego mamy tutaj takie czerwone wstawki i tutaj mamy jeszcze czerwone wstawki. Poza tym większych różnic nie ma. Myślę, że to jest jedna z ładniejszych Tesli, jaką widziałem. Chyba oprócz czerwonej trójki Gabora, która jeździ po Warszawie. Ma ona takie wstawki karbonowe, nawet lusterka ma karbonowe i te części też można kupić i cały ten jakby body kit można też kupić tutaj w tym serwisie, to jest jako element gotowy, w sensie na stronie możemy sobie kupić za daną cenę i po prostu przyjechać i tutaj zostanie nam to założone, znaczy nie tutaj, ale w serwisie oddalonym o kilkanaście kilometrów stąd. Tutaj możemy sobie przyjść, porozmawiać, wypić kawę, zobaczyć Teslę i na tym to miejsce polega. To jest trochę tak jak z showroomem EV dla Ciebie, gdzie przez długi czas ludzie nie mieli możliwości obejrzenia Tesli, gdy Tesli nie było oficjalnie w Polsce. Nikt nie miał skąd jakby zaczerpnąć informacji na temat Tesli. Dlatego powstało takie miejsce, gdzie mogli przyjść sobie ludzie, zobaczyć Teslę, dotknąć, usiąść, porozmawiać. No i to na tej samej zasadzie można powiedzieć. Zobaczcie, tutaj mamy akurat stronę internetową na tablecie i mamy stronę ze sklepem po prostu i możemy sobie kupić różne rzeczy, na przykład tutaj mamy bumper zadni, czyli mamy zderzak tylny, możesz pokazać? Tylny zderzak i on kosztuje przykładowo 2700 dolarów. Tutaj mamy bumper przedni, tu mamy 4400 dolarów, lusterka takie jak tutaj widzicie, karbonowe, one kosztują 450 dolarów i wszystko tak sobie można tutaj kupić i są różne części, tu jest spoiler, który też jest 560 dolarów. Możecie wejść sobie na stronę i zobaczyć co ile kosztuje. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jak zobaczyłem, jak byliśmy ostatnio w serwisie i widzieliśmy te wszystkie części, to ja po prostu tak, nie wiem czemu, ale tak nagle mnie po prostu natknęło, żeby zaupgrade'ować naszą Teslę i sobie zacząłem myśleć, a może jakieś karbonowe wstawki, może jakieś karbonowe lusterka, może coś sobie tam, nie wiem, dokleimy, zmienimy.
Raczej nie będę tego robił, będę się powstrzymał, żeby jakby zachować ten oryginał, ale kusi mnie, żeby właśnie mieć taką jedną Teslę, z którą można by się pobawić. Myślę, że kiedyś będę miał możliwość, żeby coś takiego zrobić. Na pewno chciałbym mieć taki egzemplarz jak tu, którym mógłbym po prostu sobie na przykład kupić karbonowe lusterka i tak dalej. Bardzo ciekawa sprawa. Tutaj możemy sobie też kupić koszulki, różne gadżety z serwisu. Tutaj jest bardzo popularny Elon Musk, w sensie są stworzone takie różne animacje z nim. I to zdjęcie, ten obrazek w oryginale wisi w serwisie. I jest tutaj Elon Musk z rakietami przedstawiony jako takie bóstwo, można powiedzieć. Mamy tutaj też kawę oczywiście, kubeczki jakieś. Tutaj zobaczcie, jest znowu podobizna Elona Muska na takim drewienku ukazanego jako bóstwo. Jako święty. Tutaj z kolei mamy właśnie to karbonowe lusterka, karbonowy spoiler, lotkę taką można bardziej z tyłu powiedzieć. Do tego są te zderzaki przednie, tylne, plus felgi. Są jakieś takie specjalne wersje, dużo zdjęć. Jest tutaj bardzo fajny, przyjemny klimat. Aż po prostu ma się ochotę usiąść, wypić kawkę i porozmawiać o Tesli. A zobaczcie, tutaj stoi replika Cybertrucka i jest on w skali 1:1, czyli on jest faktycznych wymiarów Cybertrucka. Po raz pierwszy mam okazję podejść i zobaczyć, jak ogromnym samochodem będzie Cybertruck. Zobaczcie. Tu jest koniec i po prostu wyobraźcie sobie, że teraz idziecie do bagażnika odłożyć kurtkę albo zmieniacie się z pasażerem na miejscu kierowcy i musicie obejść samochód dokładnie. No to po prostu jak na spacerze się idzie. Tak naprawdę ten samochód ma na celu chyba tylko to, żeby właśnie zobrazować, jak ten samochód będzie wyglądał, jak będzie duży, ale bardzo dobra reklama, wygląda fenomenalnie i przyciąga wzrok. Nie tylko on, ale i Tesla, którą widzieliście w środku. Powiem jeszcze taką ciekawostkę o tym, z przodu był zderzak, taki też 1:1 zrobiony, ale którzy chcieli zrobić zdjęcie i jeden z chłopaków stanął na ten zderzak i on po prostu się oderwał. A tu kamera wszystko nagrała. I na kanale TSK Kijów jest te nagranie i wszystko można zobaczyć u nich na kanale. Oczywiście, bo przy filmu znajdziecie link do tego nagrania. No powiem wam, że robi wrażenie, jest przeogromny, przepotężny. Ten samochód ma w środku takie malutkie silniczki i może przejechać maksymalnie 3 km, tylko po to, żeby gdzieś podjechać kawałek, pokazać. Ale to też możecie zobaczyć na filmie podlinkowanym w moim opisie. I tam zobaczycie u chłopaków na kanale, co się kryje w środku.